Siemanko wszystkim, przed Wami 20 odcinek serii Camp, a w nim budowla wyjątkowa, więc zostańcie do końca. Z tej strony Dworko Pelo, zapraszam do oglądania. Dzięki za wsparcie dla osób będących na liście oraz dla BFSD Softworks. Jeżeli też chcecie mnie wesprzeć, zapraszam do przycisku Wesprzyj poniżej filmu lub też do linków, które znajdziecie w opisie. Dzisiejszy kamp zbudowany jest w stylu Tudor House, czyli stylu architektonicznym, który możecie spotkać w Anglii. Stylistyka wzorowana jest budowlami, które miałem również okazję zobaczyć w prawdziwym życiu, m.in. w Londynie. A inspiracją do wybudowania w tym klimacie był kamp zagranicznego użytkownika Khalil Smooth. Budowla na pewno rzuca się w oczy swoimi pięknymi ścianami zewnętrznymi w kratę oraz tarasem z podwórkiem tuż za nim. Zlokalizowany jest na południe od Somersville w rejonie Las. Na parterze znajdziecie przestronny salon w stylu klasycznym wraz z aneksem kuchennym. Na pierwszym piętrze mamy pokój rozrywkowy z plakatami sezonów, które ukończyłem. Niewielki pokój z warsztatami, sypialnię, w której znajdziecie łóżko z baldachimem oraz łazienkę jak najbardziej nowoczesną. Zawiera ona czysty kibel, prysznic, pralkę oraz suszarkę. Na podwórzu znaleźć możecie jacuzzi, vendorbota, stanowisko chemiczne oraz bimbrownicze wraz z fermentatorem. Oglądajcie koniecznie do końca i dajcie znać w komentarzach, co na ten temat sądzicie. A gracze grający na PlayStation mogą zobaczyć tego kampa osobiście, dodając mnie do znajomych i sprawdzając na przykład, co mam w sklepie. Zapraszam serdecznie! A na dzisiaj to tyle. Dzięki, że mnie oglądaliście. Mam nadzieję, że się podobało. Do zobaczenia i usłyszenia w Apalachach. Elo!